Dzień dobry. To pani mnie wezwała? Barbara Gruszka dowiedziała się, że ojciec Janki Lipowskiej znęca się nad córką. Janka ze strachu przed ojcem skłamała, że to nieprawda, ale zachowanie dziewczyny wzbudziło podejrzenie nauczycielki, dlatego wezwała mężczyznę do szkoły. Chodzi o tą jedynkę? Obiecuję, że Janka ją poprawi. Moja w tym głowa. Nie chodzi o ceny. Zresztą Janka ma same piątki. Myślę, że ta jedna jedynka to żadna katastrofa. A może dla pani, nie dla Janki. Ona jest bardzo ambitna. Proszę pana, wezwałam pana tutaj, dlatego że niepokoją mnie siniaki na ciele pana córki. Spadła na to z roweru. Wie pani, jakie są dzieciaki. Nie nauka im w głowie, tylko jakieś głupoty. Ale rower to chyba żadna głupota, prawda? Nauka jest ważniejsza. Ja widzę, że panu bardzo zależy na tym, żeby Janka się dobrze uczyła. No chyba jak każdemu rodzicowi. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy pan karze Jankę za to, że dostaje słabsze oceny? Nie rozumiem panią. Proszę pana, moim zdaniem siniaki na ciele Janki to nie są stłuczenia spowodowane upadkiem z roweru, ale ślady pobicia. Co pani insynuuje? Mam powody przypuszczać, że to pan ją pobił. Jak pani śmie? Ja bardzo proszę, niech się pan uspokoi. Pani mnie obraża. To skandal! Ja bardzo proszę, niech się pan uspokoi i niech pan zostanie, bo musimy to wyjaśnić. Ja zgłoszę to, gdzie trzeba. Żegnam panią! Ja bardzo proszę, niech pan wraca! Janka, do domu. Musimy poważnie porozmawiać. Tato! Janka bardzo boi się, że ojciec będzie na nią wściekły i znowu ją pobije. Janka! Ale Janka! Tato. Oczy przed moją córką! Nie pozwolę ci skierzyć tym cykolu, słyszysz? Zaraz pójdę na policję i wszystko odpowiem! Przestań! Proszę cię, panie! Co pan robi? Niech pan przestanie! Czy pan zwariował? Jeszcze chcesz? Proszę, to przestań! Czy pan zwariował? Gówniarz jeden. Jacek, wszystko w porządku? Żyję. O matka, macie telefon? Ja mam. Proszę pana, ja natychmiast dzwonię na policję. Oddaj mi ten telefon. Oddaj mi ten telefon, powiedziałem. Panu spokoi. Oddaj mi ten telefon. Co jest grane? Wynoszę stąd. Wynoś się. Wynoś się stąd, powiedziałem. Dobrze, już! Już! Za ogrodzenie! Moment, spokój! Mój ojciec to psycho, nienawidzę go! Nienawidzę cię! Kochanie, spokojnie. Wszystko opowiesz policji, dobrze? Dobrze, tylko nie kieszę mi już. Do auta idę do domu. Proszę. Już spokojnie. Dzień dobry, z tej strony Barbara Gruszka. Ja chciałabym zgłosić pobicie na terenie zespołu szkół numer 22. Dobrze, czekamy. Będzie dobrze, Janka. Pokażę.